Pani marszałek, panie ministrze, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to nie tylko znaczące osłabienie potencjału całej Wspólnoty, ale także ogromne wyzwanie dla licznej grupy naszych rodaków zamieszkujących Zjednoczone Królestwo. Chciałbym w tym kontekście zapytać o działania rządu i polskiej dyplomacji ukierunkowane na zagwarantowanie praw Polaków żyjących i pracujących w Wielkiej Brytanii, a także czy zabezpieczono prawa polskich przedsiębiorców. I drugie pytanie. Słuchając wystąpienia pana ministra, odnotowałem informację o znaczącym spadku skarg przeciwko Polsce kierowanych przez naszych obywateli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz, co dopełnia obrazu, o istotnym wzroście wykonania orzeczeń Trybunału. Są to dane szczególnie istotne w kontekście zarzutów dotyczących rzekomego zagrożenia rządów prawa w naszym kraju. Chciałbym w tym kontekście zapytać, czy informacje te są znane innym państwom członkowskim Unii Europejskiej w kontekście prowadzonej przez Komisję Europejską tzw. procedury przewidzianej w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł...